Witajcie ludzie w tych ciężkich czasach ogólnoświatowej psychozy pod nazwą koronawirus. Mam nadzieję, że jakoś się tam trzymacie. Ten materiał będzie dosyć krótki. Podzieliłem go na dwie części, powiedzmy. Pierwsza będzie dla tych wszystkich prostytutek systemowych, które z jakichś tam różnych powodów atakują wszem i wobec. Więc żeby nie przeciągać, to drogie prostytutki systemowe, drogie pachołki systemowe, jest was wszędzie pełno. Tak bardzo ten wasz system wspieracie, tak bardzo mówicie o tym wszędzie, że jest to, co jest robione, jest to właściwe, te wszystkie ograniczenia, restrykcje, prawda? A więc jak to jest, drogie prostytutki, że systemowe, że w czasie tych wszystkich restrykcji, tej całej psychozy z ograniczeniem wszystkiego, te same władze, na przykład w Polsce, które wydają te wszystkie ograniczenia, restrykcje, nakładają kary grzywn na ludzi, którzy gdzieś się tam gromadzą, prawda? Policja zatrzymuje coraz więcej osób, nakładając na nie jakieś tam kary pieniężne, mandaty i tak dalej. Jak to jest, że ta sama władza no jednak nie dostosowuje się do tych, do własnych, do zaleceń, do restrykcji, do praw, które sama ustala, i niewzruszona organizuje takie na przykład zgromadzenia, jak tutaj widzimy z okazji chociażby 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, kiedy to, jak tutaj wyraźnie widać na tym materiale, mając totalnie w dupie, no gromadzi się po prostu, nie zważając na dystans, na zachowanie dystansu, na rozprzestrzenianie się rzekomego koronawirusa. To jest taki dla was materiał, właśnie ta część tego materiału, żebyście tak sobie, nie wiem, może zastanowili się chwilę, jak to jest, że mamy w tym momencie równych i równiejszych, tak? Tutaj widzę, że zasady przestały obowiązywać. Tutaj oczywiście ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa nie występuje, nie istnieje, prawda? Tutaj jest zgromadzenie, nie wiem, no znacznej liczby ludzi, tak? Gdzie jest to stanowczo zakazane, a tutaj jednak, popatrzcie, można, prawda? Nie ma problemu z tym, że tutaj ludzie są, gromadzą się. Także no fajnie to wygląda, naprawdę, na pewno tacy zwykli ludzie, którzy siedzą już 3 tygodnie w domu, boją się, że zostaną ukarani, jakimiś mandatami, grzywnami, no na pewno patrzą na to z zachwytem, prawda, jak ci wszyscy, którzy właśnie te ograniczenia wydają, mają to totalnie gdzieś. Brawo, brawo dla systemu, brawo dla wszystkich prostytutek systemowych, które dalej klaskają, przytakują jak małpki w cyrku, sterowane tą całą medialną propagandą o koronawirusie i tych różnych takich fantastycznych historiach, aby tylko zniewolić coraz bardziej ludzi. Przy czym, no, jak widzimy, co tam, nie jest to wielki problem, żeby na przykład te restrykcje nie wszystkich obowiązywały, prawda? No więc a propos tej całej propagandy, psychozy związanej z rzekomym koronawirusem. Tutaj bardzo fajną rzecz, to już będzie teraz ta druga część, już bardziej dla tych troszeczkę o otwartych umysłach, może tak, chociaż nie chciałbym kategoryzować nikogo, aczkolwiek tamten materiał to niech do tych prostytutek systemowych będzie adresowany bardziej. Tutaj mamy taką ciekawą rzecz. Jeden z widzów tego kanału przesłał mi maila dzisiaj rano. Podlinkował tutaj pewien dokument, który znajdziemy na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. To tak po prostu dla upublicznienia, dzielę się z wami tym jako ciekawostką, żebyście też po prostu mieli to na uwadze. Link do tej strony
do tego dokumentu znajdziecie pod tym filmem. Kliknijmy, zobaczmy, co to jest. Procedura postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020, czyli całkiem świeże. Kliknijmy. Cóż tu ciekawego nam się wyświetli. Mamy tutaj skan jakiegoś dokumentu. Jest to dosyć długi dokument, dosyć długi skan. Ale nas interesuje najbardziej. Bardzo ciekawe tutaj pojęcia. Między innymi takie, że chodzi generalnie o to, że wydano takie rozporządzenie, nie wiem jak to nazwać, no wydano procedurę postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19, czyli o nasz kochany tutaj koronawirus lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem. No, dosyć ciekawe, czytamy tutaj te wszystkie pojęcia, tak żeby definicje użyte pojęcia w tym dokumencie, no i bardzo ciekawe jest szczególnie ten, tutaj gdzie pokazuję wam kursorem, środki przymusu bezpośredniego. To jest bardzo ciekawe, na przykład przeczytajmy, określone przez lekarza lub felczera w myśl artykułu 36 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanej dalej ustawą z dnia 5 grudnia, są to: przetrzymywanie polega na doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej. Unieruchomienie jest to obezwładnienie osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa. Przymusowe podanie leków jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby bez jej zgody. O zastosowaniu wymienionych środków przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Uwaga! Użycie lub wykorzystanie opisanych powyżej środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy policji lub Straży Granicznej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2013 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Czyli generalnie, jeżeli zachodzi podejrzenie koronawirusa u kogoś, no to jak widzimy, można zastosować środki przymusu bezpośredniego, jeżeli, przypuszczam, nie wiem, taka osoba nie będzie chciała dobrowolnie, może zostać, nie wiem, gdzieś przetransportowana, zbadana. Nie wiem, tak naprawdę nie czytałem tego całego, no ale wygląda to bardzo, bardzo ciekawie, kiedy do podejrzanych o zachorowanie na COVID-19 zastosowano by środki przymusu bezpośredniego, w tym przetrzymywanie, unieruchomienie lub przymusowe podanie leków. Bardzo ciekawe, bardzo fajnie, że takie definicje znajdujemy właśnie w dokumencie, który dotyczy procedury postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19. Brawo, brawo. No, bycie wolnym człowiekiem w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszym panującym chorym ustroju systemie, jest naprawdę fantastyczną sprawą, prawda? Także zostawiam to do waszej interpretacji. No i życzę wam wszystkiego dobrego w tych niestety czasach, jakich przyszło nam wspólnie żyć. Jeżeli nadal myślicie, że to chodzi o wirus, jeżeli nadal uważacie, że rządy, które wydają między innymi takie dokumenty, rządy, które na przykład swoje własne ograniczenia łamią, jak widzieliśmy na początku, jeżeli nadal uważacie, że ci ludzie, te rządy, wszyscy, co za tym stoją, chcą dla was dobrze, chcą was od czegoś uchronić, jeżeli nadal uważacie, że to chodzi o jakiś wirus, no to radzę popukać bardzo mocno w głowę i sobie to jeszcze raz przemyśleć. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.